Chrystusie Panu, siostry i bracia, czcigodni kapłani, spojrzał Bóg na ucisk swojego ludu w niewoli i wysłuchał jego jęczenia, zlitował się i stanął po naszej stronie, aby skruszyły nieznośne więzy i oddał nam wolną i niezależną, zjednoczoną ojczyznę naszych ojców. Tak pisał kardynał Aleksander Krakowski nazajutrz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Dzisiaj gromadzimy się w 94. rocznicę odzyskania niepodległości po latach zaborów, po latach zniewolenia ze strony tych, którzy przed laty podpisali w traktatach rozbiorowych, że Polski już nigdy nie będzie, że oto nowy porządek w Europie nakazał przestać istnieć tej, która od czasów Mieszka była i jest ojczyzną Polaków, ludzi dumnych i ludzi wolnych, tych, którzy nigdy nie pogodzili się z utratą niepodległości. Wielu pragnęłoby dzisiaj, byśmy zastanowili się nad przeszłością. Zresztą to naturalny, zwykły odruch ludzkiego zamyślenia przy okazji dat, rocznic. My również przez chwilę zastanówmy się nad tym, co się stało wtedy, w 1918 roku, tego 11 listopada. Ale zastanówmy się nad tym nie z perspektywy daty, nie z perspektywy historii, ale z perspektywy duchowej. Bo to jest istota tamtych dni. 1918 roku Polacy byli, można by powiedzieć, przygotowani. Dzięki Bożemu zrządzeniu opatrzności runęły potęgi trzech zaborców. Ale przecież nie dałoby się tej państwowości utrzymać, gdyby Polacy nie mieli swego ducha. Tego ducha, który przez ponad 100 lat pozwalał im być ciągle wolnymi, pomimo tego, że nie było państwa na mapie Europy. Pozwalał ten duch być im wolnymi w polskim kościele, gdzie ciągle modlono się po polsku, gdzie wołano do Boga, aby zwrócił ojczyźnie wolność. Ten duch pozwalał ciągle polskim dzieciom mówić pacierz po polsku, nawet za cenę chłosty czy wyrzucenia ze szkoły. Ten duch pozwalał ciągle na nowo zaczynać dzień w imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego. To ten duch ojców naszych pozwalał każdego dnia uczyć dzieci patriotyzmu, uczyć miłości do tej, która była, choć zniewolona. I trzeba tutaj na nowo przypomnieć, zwłaszcza dzisiaj, tą nierozerwalną więź, jaka łączyła i łączyć powinna naród polski z Kościołem katolickim. Ta więź, która łączyć powinna nasze państwo z wiarą. I tu leży zasadniczy fundament, ta swoista tajemnica nieśmiertelności naszej ojczyzny, która wielokrotnie była skazywana
na unicestwienie, na pogłębie, na poniżenie, na pognębienie. Tu leży tajemnica ciągłego zmartwychwstania ku wolności. Tajemnica wiary naszych ojców i dziadów. Bo nie mieli państwa, nie mieli praw, ale mieli Boga w sercu. Miłość do Kościoła, miłość do Matki Ojczyzny. Zawsze Kościół był wtedy z narodem, kiedy wysyłano na zsyłkę na daleki Sybir, kiedy więziono, wskazywano na tułaczą poniewierkę. Wtedy zawsze na szyi Polak nosił krzyż albo ryngraf z wizerunkiem Matki Bożej Jasnogórskiej czy tej z Ostrej Bramy. Bo wiedział Polak, że nasza nadzieja i nasze zwycięstwo przez Maryję, przez Królową, którą Jan Kazimierz obrał za patronkę, opiekunkę Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Trzeba te fakty historyczne przywoływać, ale one nie są historią. Siostry i bracia, to nie jest jakaś tam karta zamknięta, zapisana w jeszcze jednych książkach historycznych. Kiedy patrzymy na dzisiejszą rzeczywistość, trzeba jasno powiedzieć, że historia nie tylko jest nauczycielką, ale jest uobecniana w konkretnych wydarzeniach osobistego życia, ale i społecznego i narodowego. Historia staje się teraźniejszością wówczas, kiedy zaczynamy żyć tym duchem, tą miłością, jaką żyli nasi ojcowie, jaką żyli nasi dziadowie, pradziadowie od czasów Mieszka aż po współczesność. Wtedy historia staje się żywa, staje się tą, która na nowo czyni Najjaśniejszą Rzeczypospolitą wolną ojczyznę wolnych Polaków. Nie tylko Kościół był wyrazicielem pragnień wolności, ale zawsze stawał w obronie tych, którzy byli poniżani, pozbawiani praw. Tak jak to uczynił nasz patron, którego relikwie znajdują się w Archikatedrze Warszawskiej. Święty Zygmunt Częsty Feliński, który za obronę godności Polaków został przez władze carskie zesłany na poniewierkę, na zsyłkę. Kościół zawsze stawał w obronie godności człowieka, Polaka, w obronie godności tych najbardziej słabych, tych, dla których nie ma żadnych praw. Ksiądz Piotr Skarga powiedział: mniejszą wagę mają grzechy pojedynczych ludzi od błędnego ustanawiania prawa, które w swoich skutkach oddziaływuje na całe społeczeństwo i idzie w historię. My jesteśmy, siostry i bracia, odpowiedzialni za to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska. Tak pięknie o tym mówił błogosławiony Jan Paweł II, nasz umiłowany papież Polak. Jesteśmy wszyscy za to odpowiedzialni, aby przeszłość była teraźniejszością i stała się przyszłością narodu. Bo historia nasza pokazuje, że nie musimy szukać innych wzorców, innych recept na szczęście, innych pomysłów na życie. Jak właśnie sięgnąć do tego ducha, który kształtował oblicze ojczyzny od tysiąclecia, który pozwolił nam przetrwać, pomimo tego,
że wielokrotnie mocarstwa tego świata skazywały Polskę i cały naród na śmierć. Ale jak obserwujemy naszą rzeczywistość, wielu wydawać by się mogło, pragnęłoby dzisiaj, by Kościół milczał, a także by jego słowo nigdy nie było zauważane, wręcz przemilczane. Każdy głos Kościoła uznaje się za ingerencję w życie publiczne czy polityczne. Kościół jednak, czyli my, ludzie wiary, zjednoczeni w Chrystusie, wyznający tę samą wiarę i przyjmujący te same sakramenty święte, czyli my wszyscy, nie możemy milczeć ani się dogadywać, gdy chodzi o niezbywalne wartości i zasady, gdy chodzi o ducha narodowego, który próbowany jest być zatrutym jakimiś nowinkami, jakimś poczuciem nowoczesności, która jest tak naprawdę zniewoleniem ducha. Kościół katolicki w Polsce w przeszłości był takim głosem krytycznym i wiele go to kosztowało. W społeczeństwie, w którym władzę przejęli silniejsi, bardziej przebiegli. Pragnie on nadal pozostać tym głosem również w przyszłości. Mimo tego, że dostrzega rozliczne próby sprowadzenia go do zakrystii, ograniczenia wyłącznie do modlitwy czy też dzieł charytatywnych. Kościół chce służyć nam wszystkim, ojczyźnie i państwu. Wielu chce, by Kościół był nieobecny w przestrzeni publicznej, życia społecznego, moralnego, by ekonomią i polityką nie rządziły prawa moralne, tylko prawo zysku, prawo silniejszego. Gdybyśmy zgodzili się na nieobecność Kościoła we wspomnianych sferach życia, nie tylko byśmy ograniczyli prawa Kościoła, ale byłoby to ograniczenie praw ze szkodą dla ludzi i dla samego państwa. Kościół w społeczeństwie pluralistycznym, we współczesnym państwie, pragnie być traktowany jako ten, który jest przyjazny. Dlatego, że drogą Kościoła jest każdy człowiek. Służba człowiekowi w jego drodze do osiągnięcia Królestwa Niebieskiego. Kościół ma obowiązek zabezpieczyć transcendentne prawa osoby ludzkiej, które nie podlegają żadnym zmianom, żadnym demokratycznym procedurom, żadnej większości parlamentarnej, takim czy innym rządom, bo one się zmieniają. Boże prawo nigdy jest niezmienne. Ono jest zawsze to same. Stąd Kościół ma prawo i obowiązek nauczania etyki społecznej, politycznej. W imieniu Boga samego ma obowiązek i prawo ukazywać wszystkim tym, którzy są odpowiedzialni za tworzenie ładu społecznego, te wartości uniwersalne, te wartości, które nazywamy dekalogiem, prawem Bożym, prawem naturalnym. Dzisiaj szczególnie potrzeba nam tej odwagi i siły stawania w obronie tych praw. W tak zwanym pluralizmie, w tak zwanej demokracji, w takich tworach, jaką jest Unia Europejska, trzeba śmiało stawać w obronie tych wartości, które kształtowały oblicze ojczyzny od tysiąclecia.
Wzywamy więc, jako ludzie wiary, do tej odpowiedzialności za Kościół i naród. Do stawania z różańcem w ręku przy Bogu i przy Maryi. Polska potrzebuje ludzi prawych, ludzi odważnych. Ludzi, którzy mówią stanowcze nie zepsuciu moralnemu, niszczeniu młodych sumień Polaków. Przecież to się dzieje. Zniszczenie autorytetu ojca i matki. Zepchnięcie rodziców do roli wyłącznie tych, którzy zaspokajają życiowe, materialne potrzeby. Ograniczenie prawa do wychowania w chrześcijańskim duchu i wartościach. Dziś wystarczy tylko otworzyć jakąkolwiek gazetę, jakąkolwiek stronę w internecie, a tam zepsucie, niszczenie wartości, tam nieodpowiedzialność, tylko pragnienie sensacji, umotywowane wyłącznie zyskiem. Nie do takiej wolności odwoływali się nasi ojcowie, nasi dziadowie w 1918 roku. Wolność oznacza sięganie ku górze, wymaganie od siebie, sięganie ku wyższym wartościom. Trzeba dzisiaj to przypominać. Wolność to nie samowola. Wolność nie jest przegłosowaniem, gdy ma się większość. Wolność nie ogranicza się tylko do pewnych działań o charakterze demokratycznym, do wyborów, do ukształtowania takiej czy innej większości politycznej, parlamentarnej. Wolność jest w ludzkim sercu wtedy, kiedy to serce jest prawidłowo ukształtowane, kiedy jest to serce prawego sumienia. Wtedy to serce jest zdolne do kształtowania oblicza ziemi coraz piękniejszego i lepszego. Wtedy takie serce jest zdolne do poświęceń, do ofiary, do wyrzeczeń dla dobra innych. Trzeba wrócić do tego, co zwie się zwyczajnym wychowaniem, kształtowaniem wartości. Trzeba wrócić do miłości ojczyzny, która przejawia się troską o młode pokolenie Polaków, o wychowanie ich ku wartościom, ku odpowiedzialności, ku pracowitości, sumienności, uczciwości. O to wszystkim przecież nam chodzi. Siostry i bracia, my mamy do tego prawo i święty obowiązek. Mówić stanowcze nie zepsuciu moralnemu, które dociera do nas przez media, takie czy inne poprawnościowe media, które próbują lansować tak zwanego otwartego człowieka, otwartego na wszystko, zwłaszcza na zepsucie, na zgniliznę moralną. Człowieka, który nie ma zasad. Jedynym kryterium tego człowieka jest kryterium przyjemności i dogadzania sobie. Taki świat bez wartości, bez odniesienia do Boga staje się zniewoleniem osobistym poszczególnych ludzi, całego społeczeństwa i narodu. Strzeżmy się tego zniewolenia. Człowiek zniewolony już nie decyduje sam. Można nim manipulować. Można, wykorzystując różne socjotechniki, różne mainstreamowe media, można z nim zrobić, co się chce. Wystarczy tylko zaoferować mu srebrniki dobrobytu. Wmawiać mu, że będzie szczęśliwy, jeśli będzie miał zasobną kasę, jeśli tylko
Wszystko będzie opierać się na pieniądzu. Prawy człowiek, człowiek sumienia, człowiek uczciwy, szlachetny, człowiek bogobojny nie będzie kradł, nie będzie oszukiwał, nie będzie zawłaszczał, nie będzie się korumpował. Taki człowiek dobrze poprowadzi państwo i naród. Takich opatrznościowych ojców dał nam Bóg Wszechmogący wtedy, w 1918 roku. Nie dla prywaty i własnych korzyści, nawet dla własnej korzyści politycznej, ale dla dobra ojczyzny poświęcili wszystko, by była najjaśniejsza i wolna, silna i suwerenna. Polska godna marzeń i pragnień Polaków. Siostry i bracia, stoimy pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego, pomnika Armii Krajowej. Stoimy pod polskim parlamentem. Jakże potrzeba tej modlitwy różańcowej. Do tej modlitwy różańcowej wzywali nas i wzywają papieże, wzywali prymasi Polski. Niech każdy z nas wie, jak wielką moc ma ta modlitwa. Ta moc płynie od Boga i Jego Matki, Najświętszej Dziewicy. To Jezus Chrystus przychodzi ze swoją Matką, kiedy odmawiamy różaniec i słucha nas, i patrzy w nasze serca, i widzi, że my tu zebrani chcemy się modlić o Polskę dobrą, świętą, mądrą, o Polskę prawych sumień, o odpowiedzialność za los ojczyzny. O to, byśmy nie traktowali tego dobra, jakim jest ojczyzna, według własnej korzyści, dla własnych interesów, ale jej służyli. Służyli w miłości. Ta modlitwa różańcowa jest niezwykle potrzebna. Zwłaszcza tutaj w polskim parlamencie, bo prawie jesteśmy na progu polskiego parlamentu. By polscy posłowie i senatorowie bardziej byli odpowiedzialni przed Bogiem niż przed ludźmi. By się kierowali zawsze prawym sumieniem. By wiedzieli, że staną kiedyś przed obliczem Boga i wtedy już nie będzie partii, przewodniczących, nie będzie premierów, prezydentów. Będzie Bóg Wszechmogący. Prawe sumienie jest dziś niezwykle potrzebne polskim parlamentarzystom i każdemu z nas. Byśmy z odwagą umieli opowiedzieć się za tym duchem narodu, który od tysiąclecia kształtował i kształtuje oblicze tej ziemi. Byśmy pozostali wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. Jakże to niezwykle potrzebne. Tego od nas wymaga z nieba błogosławiony Jan Paweł II, który nie przestaje przed tronem Boga orędować za nami. Wraz z wielkim prymasem, kardynałem Stefanem Wyszyńskim, chcemy prosić Boga o odrodzenie duchowe i moralne naszej ojczyzny. Chcemy błagać Boga o to, byśmy wszyscy podjęli na nowo refleksję nad sumieniem, nad odpowiedzialnością, nad służbą i nad ofiarą. Rzeczypospolita Matka nasza dobrem najwyższym jest i po Bogu trzeba ją najbardziej miłować. Amen. Panie Boże, zapłacę.